Właśnie, no. Akcja! No zebraliśmy się tu w jakiejś konkretnej sprawie, mi się wydaje. Będziemy taki rozwiewać mit, ale będziemy to robić metodą kompletnie pseudonaukową, bo... Daj pomidorka. Już zjadłeś mi jedną. No, no prawda. Bo nie jesteśmy ani naukowcami, ani w ogóle nie mam czasu się zagłębiać, ale będą jaja. Bo jest teza. Czy jedzie lekkość, czy moc? I ty będziesz jako moc? Ja jestem moc. Szanowni Państwo, ja mocą byłem w 2000... No tam, w którym to, którym to było? No, ale nie no, przecież ćwiczysz, podnosisz te ciężary. Będzie podjazd? Ja jestem lżejszy od ciebie, bo ja ważę 66,6. Tak. Zaraz tu będzie zresztą komisyjne ważenie. To sprawdźmy jeszcze masę zestawu kompletnego pana Kuby oraz ja. Siedemdziesiąt siedem. Jeden. No to 12, czyli 10 kilo dociążamy tego. 11. No to 12. No to było 2. 78 i 89 było, nie? U mnie było 89. Jeszcze raz. Jest 70. Aha. 7. 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. 9 plus 3? No. Nie, 9 plus 2. 77, 9 plus 3, 12. 12 kilo. I zrobimy tak. Zrobimy wyścig, w którym najpierw postaram się pozamiatać cię. Pod górkę, dosyć stromą, nie? No dobrze. A drugi będzie taki, że będę ważył tyle co ty. Rowery mamy, tak się złożyło, mniej więcej całkiem podobne. Tak więc, o czym była rozmowa? A, czekaj, no ale więc... to może w kocyk to? To wtedy w kocyk to? Nie no, oczywiście, że zawiniemy to w kocyk. Ty, no to twój kocyk. Ty, daj to. Nie wiem jak ty tam zawijasz zawsze w ten kocyk, no. Ja zawsze jeden rower z ciężarami. Kurde, lata? Stary, ty nie ujedziesz z tym, zapomnij. Już was zniszczyć. No przynajmniej będzie materiał dobry. Ja mam tutaj, ten ma tutaj, więc konstrukcja akurat twoja jest nieszczęśliwa, bo zabrakło nam jednej budki do GoPro. Ale jeżeli chodzi o GoPro, to jest jednocześnie test kamer, bo mamy piątkę, szóstkę, siódemkę i ósemkę. No. I teraz się czujesz jak krzyża. Tak. Nie mogę ustać. 80 kila. Tak miało być? 80,2, ja teraz ważę się ten. Czekaj. No nie, no to z rowerami, tak? Nie, no ważysz teraz tu z tym. Dwa człowieki z dwoma rowerami porównujemy. No ja i nie tu mogę... przygotowany sprzęt. Taki ten rower. Zawodnik z tornistrem i z... rowerem. 89,7 ostatecznie. Ostatecznie. Zawodnik bez tornistra i z rowerem. 89,7 do uzyskania. 89,7. Stary, to jest... To jest wyższa tutaj Instytut Miar i Wag. Everest pod Paryżem. Dobra, teraz jedziemy. Rodząc się, powiedz, że nie masz zasięgu. Ty, koniec, muszę kończyć, bo tu robota czeka. Dobra, nara, hej. On jest? Według mnie powinieneś wygrać, bo tobie jest łatwiej znosić tą masę. Jesteś do niej przyzwyczajony. Bo ty jak wstajesz codziennie rano, idziesz się wysikać, jak wstajesz z łóżka, to ty to już od podstawienia stóp na ziemi targasz. A ja dostałem teraz na plecy potężny ciężar i ledwo jadę. No. No więc jest mi z tego powodu bardzo miło, że w końcu możesz się poczuć tak jak ja. Nieść ten ciężar przez życie, tak? Dzierżyć ten krzyż. Ja będę musiał jakoś na siedząco walczyć. Słuchajcie, jest w ogóle taka sprawa, że już szukamy rehabilitanta po tym treningu, bo jemu może się po prostu
masz wszędzie pełno kamer. Ja też mam wszędzie pełno kamer i... Oczywiście warto nadmienić, że mieliśmy małą awarię. Tak, mieliśmy po drodze kapciucha. No i będziemy lecieć tutaj. Ja pier... Ale na szczęście jesteśmy tutaj u krzyżaka na rewirze i takie koło XXX to nie stanowi problemu. Tragerowskie. Dobra, więc wyścig nastąpi tutaj, ale ja muszę jeszcze przetransferować się z tą kamerą na kask. Kurde, mnie trochę zapieczone mam te nogi. No ale dobra. Wygrać wygram ten pierwszy wyścig. A może nie. 3, 2, 1, start. Wydaje, że pan Kuba trochę za mocno zaczął, a to jeszcze troszeczkę potrwa. Bo ja tam na budziku ponad 5 stówek. Jeszcze mu siądzie. Nieco lepiej. Trochę został. Ale trzyma. Nie było to wszystko, co miałem, bo mam na względzie drugi wyścig. Strata wyniosła 22 sekundy. Dziękuję. No. Ja teraz to zacząłem. No, to ja ogłaszałem. A ja mówię, czemu to wolujecie? Na tym polegają mierniki mocy. Tak jest. Dziękujemy. Proszę docenić, że nie przeklinałem. A? Jestem bliski puszczenia pawia. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, chodź. Spróbujemy trzymać taką moc jak poprzednio. Ale jechać równo. A też on się teraz cwanił i jedzie za mną równo. Przetrzymam tego tempo. O. O.
Bym wygrał. No co mogę powiedzieć, u mnie troszeczkę jest problem z tym, że powtarzalność wysiłku jest inna, już w ogóle nie robię interwałów, ale co widać na kamerze, zawodnik tutaj musiał przysiąść na drzewku. Musiałem mój balast gdzieś osadzić, bo mi zaraz odwali plec. Natomiast ja myślę, że trzecią rundę jest, należy do mnie. Więc to było ciężkie. Ale to znaczy, że na takim jednym podjeździe to sobie radzę jeszcze z tym plecakiem. Ale jakbym miał sobie radzić w życiu codziennym, to już bym, to bym podziękował już dawno. To byłaby inna rozmowa, no. Troszeczkę. Mi właśnie się bałem, że w końcówce będzie się trzeba szarpać, bo myślałem, że po prostu w połowie odpuścisz i będzie po tobie. No nie. I tak sobie dodyrdamy, wiesz. Ja się wtedy, jak młodzik podpaliłem, się, mówię, wygram, zniszczy gnoja. Niestety. Mi tam siadło, zwłaszcza na tym zakręcie w prawo, na chwilę wstałem, wiesz. Bo tak mnie nogi bolały, coś. I mówię, wstanę trochę inaczej. Ale na tym się nie da wstawać, bo to ciągnie do siodełka ten ciężar. Mówię, nic, trzeba będzie się odrodzić i może jeszcze coś w końcówce powalczymy. No, myślałem, że mnie naładuje w tej drugiej próbie, bo trochę mi ciążył ten plecaczek. No oczywiście Krzyżak powiedział, że miał złą strategię, bo za wcześnie coś tam, a za późno coś tam, a tak to by wygrał 2-0, a tak to przegrał. Ważne, że chłop walczył i oczywiście nic od strony naukowej to nie udowadnia, ale było przynajmniej fajnie i pokazano tym sposobem, no właśnie co pokazano, aha, że przede wszystkim liczy się, żeby więcej trenować na rowerze, żeby jeździć dobrze na rowerze. A jak się nie ma czasu więcej trenować na rowerze, to trzeba mocniej trenować na rowerze. Intensywnie. I wtedy będzie dobrze. No średnio przynajmniej, ale średnio dobrze. Czego z tego miejsca wszystkim życzę i pozdrawiam. Serdecznie.